17 marca 1809 roku król Prus Fryderyk Wilhelm III wydał rozkaz zniszczenia i przetopienia polskich insygniów koronacyjnych. Zostało ono zdobyte przez wojska pruskie podczas powstania kościuszkowskiego latem 1794 roku. Zatopione złoto uzyskało wybicie monet, którymi spłacone zostały długi, a kamienie szlachetne sprzedano. Insygnia koronacyjne były bardzo istotnym symbolem każdego króla. Pokazywały jego siłę i potęgę. Skradzenie ich powodowało duże problemy polityczne pomiędzy krajami.